Panie marszałku, to zanim pan ogłosi przerwę, ja w kwestii formalnej, dobrze? Tak, proszę uprzejmie. Otóż, szanowni państwo, panie marszałku, wczoraj na konwencie seniorów pan marszałek Grodzki zobowiązał się honorowo, obiecał, że dzisiaj przeprowadzimy całą debatę dotyczącą wyrażenia zgody na powołanie prezesa IPN-u, łącznie z głosowaniem. Dodatkowo zobowiązał się na konwencie do tego, że dzisiaj prześlę dokumenty do Sejmu, tak ażeby jutro pani marszałek Witek mogła przyjąć ślubowanie zarówno od wybranego rzecznika praw obywatelskich, jak i, miejmy nadzieję, od wybranego prezesa IPN-u. Więc z oburzeniem i z przykrością stwierdzam, że pan marszałek Grodzki po raz kolejny kłamie i nie dotrzymuje publicznie złożonych obietnic. Panie senatorze. I to jest po prostu skandaliczne, jak państwo bez przerwy nas tutaj, największy klub parlamentarny, jak państwo nas po prostu za każdym razem oszukujecie, bo wy macie nagle potrzebę zrobienia klubu parlamentarnego z Donaldem Tuskiem. Wcześniej senatem zarządzał Budka, teraz senatem zarządza Tusk. To jest po prostu skandal.